Witam Państwa. Dzisiaj mamy 30 kwietnia, piątek, tuż przed weekendem majowym. W czasie sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o przeznaczeniu środków na budowę ulicy Lema. Przygotowujemy teraz dokumentację do przetargu. Będziemy przetarg ogłaszać i budowa jeszcze w tym półroczu ruszy. Będzie to, myślę, jedna z największych inwestycji drogowych tej kadencji w gminie Mosina. Dalej zostały przeznaczone środki, czy dołożone środki do budowy mostu pływającego na jeziorze Dymaczewsko-Łódzkim. Zostały dołożone środki, uzyskaliśmy dofinansowanie, ale ono było niewielkie, ale zostały dołożone środki do budowy boiska lekkoatletycznego przy szkole podstawowej numer 2. Jest to w sumie część pierwsza całości inwestycji docelowej. Dalej zostały też przyznane środki na budowę zabezpieczeń przeciwpożarowych w Mosińskim Ośrodku Kultury, który to te środki wymagają, że tak powiem, odnowienia i dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych. I też ja myślę, że to tutaj cieszy nas wszystkich najbardziej. Są przyznane środki na środowiskowy dom samopomocy. Pozyskaliśmy ze strony programu rządowego 1 400 000 zł. Łączny koszt to będzie około 2 miliony 800 000 zł. Trwa procedura przetargowa. Właściwie teraz zostanie wyłoniony wykonawca. I właściwie na początku maja podpiszemy umowę na już wykonywanie i w maju już ruszą pierwsze prace, tak ażeby jak najszybciej ten budynek był dostosowany do osób, które wymagają pomocy i w roku bieżącym lub ewentualnie w najgorszym razie na początku roku kolejnego prace zostaną wykonane, no i osoby, które wymagają pomocy, będą mogły tam już przebywać. I jednocześnie po podpisaniu umowy rozpoczynamy już takie bardziej intensywne, bo już pierwsze rozmowy były prowadzone od dłuższego czasu, bardziej intensywne prace nad wyłonieniem podmiotu, który będzie prowadził środowiskowy dom samopomocy. Staramy się znaleźć taki podmiot, który w jak najbardziej z jednej strony profesjonalny, a z drugiej strony w jak najbardziej taki serdeczny sposób będzie opiekował się tymi, którzy będą w tym ośrodku przebywali. Dziękuję bardzo.